Cześć, witajcie w kolejnym teście. Już na zakończenie w tym miejscu robię Wam test nowej rzeczy, która do mnie przyszła. To jest mianowicie tusz, jest to nowość w ogóle u marki L'Oreal, Volume Mille Lashes, ale wersja Fatal, która ma nadać nam właśnie objętość, pogrubić nam ekstremalnie rzęsy, żeby to właśnie nasze spojrzenie było bardzo niebezpieczne, takie sexy. Więc zobaczymy, czy test jakby potwierdzi to, co pisze producent na temat tego kosmetyku. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że ostatnio w momencie, kiedy L'Oreal wysłał mi swój najnowszy tusz, wtedy Sculpt, czyli ta cała taka właśnie wersja, która ma właśnie nam wyostrzać spojrzenie, wyostrzać kontur twarzy, bardzo fajnie mi się sprawdziła, byłam bardzo zadowolona z tego tuszu, więc jestem strasznie ciekawa, jak ten tusz się sprawdzi w przypadku właśnie pogrubienia rzęs. Ja, jak wiecie, mam cienkie rzęsy, ciężko je właśnie jakby unieść, ponieważ są gęste i często właśnie się sklejają za pierwszym razem, także zobaczymy, czy ten efekt uzyskam tym tuszem. Mam nadzieję, że nie. Trzymajcie kciuki za test. A jeżeli chodzi o efekt, to zapraszam Was do testu. Ok, przechodzimy do samego testu i tutaj jak widzicie, przyszło do mnie bardzo ładne opakowanie. L'Oreal w ogóle idzie w taką dobrą, moim zdaniem, stronę pakowania dla nas czasami takich nowości. Tutaj mamy spersonalizowane listy, ja Wam już go pokazywałam na Instagramie. Tutaj jest opis tego tuszu. Tutaj jest nawet taka adnotacja, że jest coś takiego jak Makeup Genius, taka aplikacja, w której same możecie sprawdzić, jak ten tusz będzie wyglądał na Waszych rzęsach, bawiąc się właśnie makijażem z tą aplikacją. Także bardzo fajne i w ogóle dużo marek robi teraz takie aplikacje, więc ja jak najbardziej tutaj Was zachęcam, żebyście sobie sprawdzały je na bieżąco. I tutaj mamy sam tusz, tutaj jak widziałyście na Instagramie, takie ładne kamyczki też przychodzą. Bardzo fajnie jest w ogóle to zapakowane. I sam tusz, jak tutaj przeczytam Wam, co pisze sam producent o tym. Volume Mille Lashes od L'Oreal Paris to wyjątkowa maskara, która pogrubia rzęs, nadaje im zabójczą objętość. Twoje uwodzicielskie spojrzenie jeszcze nigdy nie było tak niebezpieczne, więc sam opis jest już ciekawy. A szczoteczka jeszcze bardziej, bo jak widzicie, szczoteczka jest naprawdę dla mnie przynajmniej dosyć takiego śmiesznego kształtu. Zwłaszcza, że ja uwielbiam szczoteczki silikonowe, natomiast z dłuższymi włoskami, więc to jest też dla mnie dosyć duża nowość. I teraz sobie trochę przybliżę, słuchajcie, ten tusz, czy lusterko. Nie usuwałam nadmiaru tuszu ze szczoteczki, dlatego też zobaczymy, czy sam sobie te rzęsy skleja, ale widzę, że nie. I to jest coś, co bardzo robi na mnie duże wrażenie, bo jeżeli tusz mi skleja na samym początku, to jak wiecie, czasami te recenzje nie są do końca pozytywne, ponieważ mamy sklejone rzęsy, one nie są wcale w takim razie pogrubione, tylko właśnie one są sklejone. A tutaj nie mam takiego problemu. Czyli no, mam wrażenie, że ten tusz po prostu jest taki idealny od samego użycia. Natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście robi takie wow. U mnie to jest duża różnica, jeżeli sobie wytuszuję rzęsy. Słuchajcie, od razu to spojrzenie robi się takie głębsze. Jest ciemniej na tym oku. Zresztą zobaczcie, no, jest duża moim zdaniem różnica, jeżeli chodzi o same rzęsy. No tak jak widzieliście, tak się prezentowała pierwsza warstwa. Teraz wytuszujemy sobie drugą stronę i zobaczymy, jak tusz wygląda po jednej warstwie nałożony. Natomiast tak jak mówię, pierwsze co zauważyłam, to to, że właśnie tusz nie skleja bardzo rzęs. U mnie też jest problem z tym, że ja mam dosyć gęste rzęsy. Mam krótkie, takie powiedzmy, że normalne, ale mam dosyć gęste. Więc jest czasami problem, żeby tusz na samym początku właśnie ich nie skleił, więc to jest dla mnie duży plus tego, że właśnie ta maskara tego nie robi. O. Trochę pozostawia grudki na końcówkach, więc się trochę zbliża, ale Wy tego nie będziecie widziały. Chyba, że zaraz Wam zrobię zbliżenie. O, właśnie tutaj macie zbliżenie. Jaki efekt jest po wytuszowanych rzęsach?
po jednej, takiej no moim zdaniem normalnej warstwie. Więc tak się prezentuje tusz. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię czasami taki efekt pogrubionych rzęs, takiego właśnie efektu wow, ponieważ nie muszę wykonywać cieniowania, bo te rzęsy mi przesłaniają po prostu całe oko prawie. I bardzo często dziewczyny, które spieszą się, często tylko nakładają podkład czy konturują twarz, już nie zwracają uwagi na makijaż oczu, stawiają na bardzo gęste rzęsy. Dlatego też robię sobie właśnie efekt 2D na rzęsach, żeby te rzęsy wyglądały naturalnie, były pogrubione, były bardzo czarne. I jednocześnie musiały wykonywać właśnie makijażu oka, bo całe te rzęsy grają najważniejszą rolę w tym makijażu. Więc czekam, aż mi po prostu wyschnie ta pierwsza warstwa i będę nakładała drugą. Zobaczymy, czy coś da, czy mi się skleją rzęsy. Natomiast na ten moment efekt jest bardzo dobry. Jakbym używała takiego tuszu, który znam już od kilku dobrych tygodni. Nie widzę takiego efektu jakiegoś mega sklejenia, a u mnie to, wiecie, tak jak było w przypadku L'Oreal Sculpt. Bardzo lubię ten tusz, natomiast pierwsze po prostu użycie było tragiczne. Myślałam, że nie zrobię tego testu, a jednak się okazało, że wszystko jest w porządku i to był jeden z moich ulubionych tuszy. I moja szwagierka nawet, słuchajcie, kupiła drugi, bo dała mi ten pierwszy w prezencie, a drugi już sobie kupiła na minus 50%. Już stwierdziła, że przeżyje ten wydatek, bo L'Oreal ma dosyć drogie tusze. Natomiast jak widzicie, bardzo fajnie się sprawdzają, więc na takich promocjach warto łapać dobre ceny. Więc teraz nakładam sobie od samej nasady tusz. I moim zdaniem aż takie jakieś mega różnicy to nie ma, jeżeli chodzi o jedno, o drugie oko, także ta druga warstwa już tak naprawdę nic Wam nie da. Czasami są takie tusze, które po dwóch, trzech, nawet czasami czterech warstwach dają ten zamierzony efekt. Ale tutaj już za pierwszym razem macie tak naprawdę pogrubione rzęsy i wydłużone. Także jeżeli chodzi o ten tusz, to tutaj on bardzo szybko zastyga. To też musicie pamiętać o tym, że to nie jest tusz, z którym można pracować cały czas, nie wiem, przez 2-3 minuty i rozpracowywać sobie te rzęsy. Tylko już trzeba mieć na tyle fajną wprawę, żeby... Znaczy to przynajmniej tak mi się wydaje, żeby właśnie już uzyskać ten efekt. Natomiast powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że ten efekt się utrzyma cały dzień, że te rzęsy nie opadną, nie oklapną, nie wyprostują się, bo tutaj nie ma potrzeby użycia, wydaje mi się, że zalotki. Bardzo ładnie wyglądają od razu, otwierają te rzęsy. I automatycznie mam wrażenie, że mimo, że ja nie przyciemniałam sobie i nie zagęszczałam linii rzęs, to przy użyciu tego tuszu naprawdę mamy taki efekt i dodatkowo właśnie sobie podkreślam też dolne rzęsy, żeby już nie używać na przykład kredki. Więc jeżeli mamy taki makijaż typu jeden cień rozświetlający, delikatnie tutaj w załamaniu pociągnięty ciemniejszy cień, to Wam taki efekt wystarczy, żadnego eyelinera nie trzeba. Także słuchajcie, troszeczkę się uczeszę i zaraz do Was wracam z podsumowaniem. Może coś jeszcze zauważę, coś mi przyjdzie do głowy, więc zobaczymy. Zawracam do Was z małym podsumowaniem tego tutenika. Słuchajcie, ja jestem mile zaskoczona, jeżeli chodzi o ten produkt. Nawet jeżeli bym go sama kupiła, to miałabym to samo zdanie, ponieważ jak wiecie, dla mnie, jeżeli chodzi o wysyłanie paczek, to jest to świetna alternatywa dla przetestowania dla Was nowości, bo nie zawsze wiem o wszystkich nowościach, a uwierzcie mi, tego jest naprawdę czasami dużo na rynku kosmetycznym. To w tym momencie mogłam przetestować dla Was bardzo dobry tusz moim zdaniem, które właśnie nie skleja rzęs, bardzo je ładnie pogrubia, stwarza taki efekt, no mogłabym się zgodzić, że fatal, ponieważ one są na tyle fajnie pogrubione, że ja nie potrzebuję jakby dodatkowych alternatyw typu eyeliner czy właśnie zagęszczenie linii rzęs. Mam wrażenie, że ten efekt jest taki naprawdę troszeczkę jak sztuczne rzęsy, ponieważ no może to nie jest efekt 2D tych rzęs, gdzie one są bardzo gęste, natomiast tutaj moje naturalne rzęsy, które ciężko unieść, właśnie one są jak wiecie, gęste, bardzo często się sklejają i tak jak wiecie, walczyłam z ostatnim tuszem z L'Oreal na samym początku inną szczoteczką, tak tutaj tego efektu nie ma, od razu możecie używać tej szczoteczki, która też mnie zaskoczyła swoim, słuchajcie, kształtem, bo kształtem, no jest taka typowa szczoteczka, natomiast jakby obcięta z tych włosków, tych dłuższych włosków. Ja jak wiecie uwielbiam szczoteczki silikonowe, bardzo je cenię. Natomiast no tutaj mamy efekt takiego właśnie skrócenia tych włosków. No i może przez to mamy po prostu mniejsze sklejenie, efekt pogrubienia tych rzęs. To też jest kwestia też formuły samego tuszu. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję, bardzo mi przypasowała, więc no moim zdaniem jak najbardziej jestem na tak. Jeżeli bym miała w skali od 1 do 5, to dałabym takie mocne 4,5.
No bo jeszcze nie wiem, jak się jakby tutaj przez cały dzień sprawdzi, natomiast widzę, że one są bardzo mocne, jakby takie już uformowane. Bardzo ładnie ten efekt wygląda, niepotrzebna jest zalotka, także no jestem mile zaskoczona. Słuchajcie, naprawdę czasami drogie tusze są warte tutaj jakby inwestycji, zwłaszcza, że czasami zdarza mi się po takich właśnie testach, kiedy mi się kończą tusze, sama inwestować w kolejne sztuki tych samych produktów, więc to jest, myślę, że największy wyznacznik tego, że jednak te produkty są godne naszej uwagi, no i przede wszystkim Waszej, tak? Więc to jest test przede wszystkim dla Was, a dla mnie kolejna właśnie alternatywa z L'Oreal, która mi się po prostu sprawdziła. Także dajcie znać, co sądzicie o tym teście, czy ten tusz Was zainteresował, bo wiem, że lubicie ostatnio u mnie takie właśnie testy nowości, które do mnie przychodzą. No więc mam nadzieję, że jakby sama opcja takich testów się sprawdza w przypadku mojego kanału, także kciuki w górę, jeżeli to Wam się podobał, jeżeli uzyskały się wszystkie informacje na temat tego tuszu, a jeżeli nie, to pytajcie w komentarzach, ja chętnie Wam na wszystkie pytania odpowiem, także trzymajcie się i do zobaczenia w nowym mieszkaniu. Kciuki za samo nowe mieszkanie, także trzymajcie się, pa pa.